komenda. Ja myślę, że to tylko znaczenie symboliczne jest to inicjatywa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej. Myśmy się do tego przychylili. Pan prezes spółdzielni dał zgodę na posadzenie tej tablicy. Tak też się stało. Możemy powiedzieć też, że te daty się tak trochę składają. W tym roku 25-lecie Państwowej Straży Pożarnej na, jak wiemy, 30 lat, tak? Tutaj mieściła się komenda. No, komenda istotnie się tutaj 30 lat mieściła, natomiast na 25-lecie Państwowej Straży, można powiedzieć, to wynika z tego, że w 1992 roku, z dniem 1 lipca, ustawa weszła w życie i tak też, można powiedzieć, w tym roku ten jubileusz nam się pokrył z akurat z posadowieniem tej tablicy. Myśli Pan, że dla mieszkańców, dla Opola ma znaczenie, że tutaj taka tablica została dziś odsłonięta? No już tutaj rzeczywiście ta komenda się kiedyś mieściła, no bo my dziś w czasie to bardziej kojarzymy komendę albo przy ulicy Głogowskiej, albo Wojewódzka, przy ulicy Budowlanych. No ja myślę, dla starszych strażaków, dla starszych emerytów to na pewno ma jakieś sentymentalne znaczenie, gdyż na pewno zostawili tutaj w tej strażnicy szmat lat pracy. Także pewno ma bardzo duże znaczenie dla tych ludzi. Czyli kontynuujemy tradycję i podtrzymujemy pamięć. No oczywiście trzeba pamięć podtrzymać. To jest ważne, to jest takie patriotyczne też.